pierwszej ziemi polskiej. Pamiętajmy, że przed zaborami Polska była bardzo dużym państwem. Że ówczesne państwo polskie było połączone z Ukrainą, z częścią Rosji, Litwą, Łotwą i sięgało od morza do morza, od morza Bałtyckiego do Morza Czarnego. A z Mielca Mieleccy byli wojewodami w województwie potolskim, które dzisiaj się znajduje w samym środku Ukrainy. Tak więc było to wtedy państwo olbrzymie i 46 herbów miast i ziem polskich przed rozbiorami jest właśnie tutaj nad głowami naszych władców. Te herby namalował malarz Jan Błoński. Poza tym, jak to w Polsce, gdzie jest silna wiara katolicka, nie zabrakło akcentu religijnego. Proszę popatrzeć, z tyłu jest dyptyk religijny. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża, Rodzicielstwo Królowo Korony Polski. Ten dyptyk namalował Stanisław Dębic. To miało uzupełnić te marzenia o odzyskaniu niepodległości. Ta sala miała pobudzać Polaków, Mielczan do myślenia o niepodległości. Nie zapomnieć o tym, że Polska kiedyś była wielka i niepodległa. A ten dyptyk miał również podkreślać, że jeśli będziemy mocno wierzyć, to Matka Boża nam w tym pomoże. I taką wymowę miał ten właśnie rys, który się składa z właśnie 44 portretów plus 3 obrazów religijnych. W tej sali przez 100 lat wydarzyło się bardzo wiele. Tu odbywały się sesje Rady Powiatowej. Tu czasem odbywały się sesje Rady Miejskiej. Tu odbywały się różne ważne wydarzenia z dziejów powiatu i miasta. Tu się bawiono, były bale piękne. Tu wreszcie wystawiano również i trumny ze słynnymi ludźmi w przypadku właśnie jakichś szczególnych uroczystości. Ostatnio po śmierci posła Deptury. Tak więc ta sala służyła wielu ludziom do upamiętnienia wielu wydarzeń. Od 1977 roku jest ona salą koncertową dla Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia. W tej sali koncertowali najsłynniejsi polscy artyści z Haliną Czerwiec-Stefańską, Reginą Smędzianką i wieloma innymi aktorami. Tutaj się przez tę scenę przewinęli znakomici artyści polscy. Nie tylko muzycy, ale również i aktorzy. Wreszcie na tej scenie prezentują się muzycy, młodzi, obiecujący z Państwowej Szkoły Muzycznej, który poziom jest bardzo wysoki i zespoły te koncertują nie tylko w Polsce, ale również zagranicznie. Tak pokrótce przedstawia się historia tej sali. Pamiętajmy, jest to jedyna taka sala w Polsce, która jest poczet według Jana Matejki, powszechnie podziwiana, zwłaszcza przez gości zagranicznych. I ta sala stanowi prawdziwą dumę Mielca. Ostatnio wydano album poczet władców Polski właśnie według Jana Matejki i Konstantego Niemczykiewicza. Właśnie to, taki album jest sprzedawany w całej Polsce, o ile jeszcze jest sprzedawany, bo bardzo szybko
kupowano go, nie mamy sygnału z Warszawy, czy już jest cały nakład rozsprzedany. Rozchodzi się bardzo pięknie i jeszcze może ktoś, jeśli chciałby mieć na pamiątkę, to w naszych mileckich księgarniach może jakieś jeszcze resztki są. W każdym razie przepiękny album i jest okazja go jeszcze nabyć, o ile jeszcze jest gdzieś, był niedawno, ale to zachęcam, bo jest to przepiękna pamiątka właśnie tej i znak tej wielkiej wiary mielczan w odzyskanie niepodległości, co rzeczywiście nastąpiło i tej patriotycznej postawy mielczan. W czasie wojen, a zwłaszcza II wojny światowej, te obrazy były zasłonięte deskami, żeby nie drażnić Niemców. I tak się udało je przechować. Zapomniałem jeszcze o ścianie z tyłu. Tam są dwa obrazy współcześnie namalowane przez niemiecką artystkę, malarkę panią Aleksandrę Stoczyńską. Jest to Derek Chopin i patron. O, właśnie nie ma. Jeszcze to chyba pan rektor powinien być, ale właśnie nie było, ale nie ma. Nie widziałem, że zostało zdjęte. Patrzycie na mnie dziwnie, że te ale było już. Widzimy, że ileś czasu było, natomiast będzie to przywrócone. No i jeszcze jest dziwny orzeł. Nasze godło. Godło takie było na początku, jak Polska odzyskała niepodległość i było to godło, które zawisło po zdjęciu obrazu cesarza austriackiego, kiedy odzyskaliśmy niepodległość. I pan dyrektor w Polsce o autentyczność tego zabytku przywrócił, zlecił wykonanie takiego właśnie orła i dlatego ten orzeł jest troszkę inny niż oficjalny. Ale ta sala ma charakter zabytkowy, stąd jest przywrócenie tego starego z lat 20. Orła polskiego.